Cały dzień na słońcu i jak widać spaliło mnie. Jaki był powód tego, że mnie tak spaliło, że byliśmy cały dzień na słońcu? Otóż wraz z naszą szkołą szermierki japońskiej byliśmy dzisiaj w Radziechowym Wieprzu na fanconie, gdzie mm, dawaliśmy pokazy, robiliśmy warsztaty, mieliśmy stoisko, opowiadaliśmy co nieco ludziom tam. Ogólnie wyszło fajnie. Było bardzo dużo pozytywnej energii. A bardzo fajnie nas to naładowało, chociaż sami organizatorzy mieli niezłe przebiegi, ponieważ, chociaż byli przygotowani zawczasu, to w nocy burza im popsuła bardzo, bardzo mocno plany. E, dlatego, e, też pierwsze parę godzin e, to była jedza wielka dezorganizacja, jak próbowali po prostu naprawić szkody jak najszybciej to wszystko uruchomić. E, ale tak. E, Kończąc ten wstęp, e, bo chciałem też zrobić po, poprzez ich dwóch, ja tak, z takich markocych e, wideo, coś w troszeczkę lżejszym e, tonie, nieco we, weselszym, też korzystając z tego, że był fajny dzień. I czemu by z tego nie, sko, nie skorzystać, bo mówię w ostatnich materiałach o a, sztuce pasji i życia. I jedno z takich. Podstawowych pytań, jakie można, mm, można usłyszeć, to co, jak ktoś nie ma pasji? Jak uzyskać harmonię między pasją a życiem, jeżeli ktoś jeszcze nie znalazł swojej pasji? No i oczywiście nie rodzimy się z wiedzą o tym, jaka pasja będzie dla nas odpowiedzia, ponieważ to jest wypadkowa tego, jak nasze życie się rozwija, jakie są nasze doświadczenia. Jaka jest sytuacja, jakie są możliwości? To, że szermierka japońska oraz gry wideo są moją pasją, to e, wynika z tego, że jest gdzieś tam ten punkt wspólny między moimi doświadczeniami z przeszłości, a moimi predyspozycjami, oraz z tym, co było dostępne. Gdybym się urodził za 20 lat albo za 50 lat, to być może byłoby to coś innego, gdybym się urodził 100 lat temu. E, nawet z podobnymi predyspozycjami, to pewnie by było coś innego, bo coś innego by akurat się wstrzeliło w ten um, punkt, jakby pokrywający um, te, te, te różne tutaj czynniki. Zatem, co zrobić, jeżeli się nie odkryło jeszcze swojej pasji? E, sztuka pasji i życia naucza, że należy zachować harmonię. E, harmonię przede wszystkim w organizacji między sprawami. Życia codziennego, a pasji. Co oznacza, że jeżeli nie mamy jeszcze pasji, o której byśmy wiedzieli, że to jest ta jedza właściwa, co zresztą też jest troszeczkę problematycznym stwierdzeniem, bo to się zmienia w ciągu życia, co jest tą pasją, i pasje się zmieniają. Ale no, jeżeli nie mamy nic konkretnego nauku, to po prostu powinniśmy wygospodarować sobie czas i środki na to, żeby. Szukać czegoś, być otwartym po prostu na nowe doświadczenia i próbować, próbować, aż może w końcu coś się wstrzeli, może coś się w końcu uda. I to jest część harmonii. Jeżeli e, przede wszystkim zadbamy o to, żeby, mi, e, żeby budować harmonię między tymi e, elementami, e, to będziemy tworzyć sobie przestrzeń czasową, organizacyjną oraz materialną po to, żeby. A właśnie móc poszukiwać jakiejś pasji, jak w końcu znajdziemy, no to właśnie będziemy jej się trzymać tak długo, aż, aż na niezbrzydnie. Czyli miejmy nadzieję, że bardzo, bardzo długo.